Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia rozmowy z przedstawicielami Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska przed zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej mieszkańcy mogli przysłuchiwać się dyskusji, jaka toczyła się podczas omawiania materiałów na Walne Zgromadzenie. Dziś moi i Państwa goście będą omawiali właśnie wnioski z tejże Rady i przedstawiali najważniejsze bieżące informacje. Dziś w studiu gościmy panią Ewę Partykę, która jest przewodniczącą Komisji Ekonomiczno-Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska Rady Nadzorczej, a także pana Macieja Łapskiego, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Szanowni państwo, na najbliższym walnym zgromadzeniu mieszkańcy mają aż 23 punkty do omówienia. I są to przede wszystkim punkty dotyczące właśnie sytuacji finansowej spółdzielni, sprawozdań, które nie zostały podjęte od 2018 roku, czy też podziału nadwyżki bilansowej. O czym powinni wiedzieć mieszkańcy przed właśnie oddaniem swojego cennego głosu na najbliższym walnym zgromadzeniu? Jakie są Państwa wnioski po ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej w tym zakresie i co z podziałem nadwyżki bilansowej? To walne zgromadzenie, które się odbywa pod koniec czerwca, stanowi realizację wymogu ustawowego dotyczącego tego, że do końca roku obrachunkowego takie walne zgromadzenie powinno się odbyć. Dlatego też zarząd podjął taką decyzję. Natomiast z naszej perspektywy porządek obrad, czy właściwie przygotowanie tego walnego zgromadzenia nie zostało należycie przeprowadzone, szczególnie jeśli chodzi o kwestie sprawozdań finansowych. Wiemy, że od 2018 roku nie mamy sprawozdań finansowych zatwierdzonych. Było tak zwane walne kopertowe pod koniec 2022 roku w październiku, kiedy takie sprawozdania finansowe zostały jednoznacznie odrzucone przez mieszkańców. I dzisiaj dyskutujemy nad sprawozdaniami za 2021 rok i 2022, kiedy jeszcze sprawozdania z 2018 roku nie zostały przyjęte. Natomiast myślę, że też dobrze byłoby, żeby przewodnicząca KF w tej sprawie się wypowiedziała i oceniła, jak ta sytuacja wygląda z perspektywy finansowej. Poprosimy właśnie o wypowiedź w tym zakresie. Jednym z największych problemów tak naprawdę to jest to, że nie ma ciągłości bilansowej od 2018 roku. Kiedyś podjęto decyzję o nieprzejęciu sprawozdania za 2018 i w tej chwili mamy tego konsekwencje. Na dzień dzisiejszy KEF praktycznie od pierwszego swojego posiedzenia pracuje nad głównie sprawozdaniem 2018, żeby jak gdyby odblokować tą możliwość i pociągnięcie dalszych sprawozdań. Niestety, na obecną chwilę nie mamy wszystkich wystarczających informacji. Nie mamy informacji, jak jest rozliczona woda, bo ona była największym naszym problemem. Jak wygląda kwestia wdrożenia audytu, jak wygląda kwestia lustracji. Wiele rozliczeń. Mam wrażenie, że dział księgowy chciałby, żebyśmy my podjęli decyzję za nich. Jak wygląda kwestia poprawienia, czy w roku 2018, czy w okresie bieżącym. Jesteśmy na etapie w tej chwili weryfikacji. Jesteśmy za krótko, żeby można było z czystym sumieniem powiedzieć, czy my możemy przejąć 2018, czy też nie. Mam nadzieję, że uda nam się to w tym roku, ale to jeszcze jest ciężka praca, nie tylko i wyłącznie KEF-u, ale też całej Rady. To są rzeczy podstawowe. Jak tego nie zrobimy, nie ma w ogóle możliwości zatwierdzenia jakichkolwiek innych sprawozdań po roku 2018 na tą chwilę. Też jest kwestia problematyczna taka, że ten przepływ informacji ze strony zarządu, ze strony wiceprezesa Szymańskiego do Rady Nadzorczej jest nie najlepszy, ponieważ już od początku naszej kadencji prosiliśmy o informacje na temat sprawozdania z 2018 roku. Podobno była dokonana korekta, natomiast my wciąż nie mamy tego dokumentu po korekcie, nie ma podpisów pana prezesa. No i też właściwie dostaliśmy informację, że ta korekta jest wykonana, trafi do biegłej rewident, dalej nie trafiła. Teraz dowiadujemy się, że narracja się zmieniła, że pan prezes Szymański będzie oczekiwał, że my jako KEF, jako Rada Nadzorcza najpierw się z tym zapoznamy, ale otrzymaliśmy informację 20 czerwca, że dopiero w ciągu 2 tygodni otrzymamy to poprawione sprawozdanie. To bardzo długi okres, biorąc pod uwagę, że sprawozdanie zostało odrzucone w październiku 2022 roku. Jeszcze jest drugi wątek sprawozdania z 2022 roku. Zostaliśmy zaproszeni, była przewodnicząca KEF, byłem ja, była pani
Krystyna Żelazowska, zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, i była pani biegła rewident, która, jak się okazało, po godzinie spóźnienia, bo nawet nie wiedziała, że jest to spotkanie z Radą Nadzorczą, myślała, że to zwykłe spotkanie robocze z zarządem, miała przedstawić informacje na temat realizacji właśnie oceny tego sprawozdania i w trakcie tego spotkania okazało się, że nawet nie rozpoczęła tych prac, bo zarząd nie dostarczył jej dokumentów. To spotkanie się odbyło 6 czerwca, więc w jaki sposób my możemy ocenić to sprawozdanie, jak nawet biegła rewident jeszcze tego nie oceniła, dlatego też Rada Nadzorcza odstąpiła od oceny tego sprawozdania. No i tak jak pani przewodnicząca mówiła, jeśli chodzi o ocenę w ogóle sprawozdań finansowych z lat ubiegłych, trudno jest tego dokonać, jeśli 2018 nie jest zakończone. Natomiast oczywiście poza sprawozdaniem finansowym, no też myślimy, że takie działanie w ogóle ze strony wiceprezesa Szymańskiego jest działaniem niestety na szkodę nas spółdzielców, bo jednak te tematy powinny zostać należycie zaadresowane i te sprawozdania powinny być na bieżąco poddawane korekcie. Nawet w czasie spotkania byłem namawiany do tego, żeby właśnie wystąpić w telewizji Głuczewska i przedstawić spółdzielcom taką propozycję, żeby wszystkie sprawozdania bez korekty zostały przyjęte, natomiast byłoby to niepoważne, skoro wcześniej zostały po prostu one odrzucone. Tutaj jeśli chodzi o fora internetowe, to również mieszkańcy dyskutują na ten temat, ale również pojawiają się dyskusje w temacie kolejnych punktów porządku obrad, jak chociażby właśnie tutaj sprawozdań z działalności organów samorządowych oraz absolutoriów dla członków zarządu spółdzielni. Ponieważ właśnie niektórzy z mieszkańców poddają wątpliwość debatowanie na ten temat z racji odległego czasu. Jak tutaj Państwo podchodzicie też do tej sprawy, do tego tematu i jakie są Państwa wnioski, bo również ta sprawa była omawiana podczas ostatniego posiedzenia Rady. Cały ten porządek obrad to wyraz indolencji, niemocy poprzedniej Rady Nadzorczej i kolejnych zarządów. Wszystkie te sprawy powinny stanąć na walnym zgromadzeniu lata temu, natomiast jak wiemy, walne zgromadzenia się nie odbywały. Pod pretekstem pandemii już były nawet zwoływane, po czym były uchwały uchylane, były informacje, że już trwają przygotowania, były nawet zbierane podpisy przez mieszkańców, które nie zostały wcześniej uwzględnione, więc te wszystkie sprawy powinny stanąć wcześniej, być rozpatrzone. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji prawnej, że po prostu mamy obowiązek, żeby te punkty rozpatrzeć. Naszym zdaniem, tak jak właśnie powiedziałem, no jest to troszkę niepoważne, że tak długo na to wszystko czekaliśmy, ale musimy tego dokonać, musimy zamknąć ten rozdział w historii naszej spółdzielni, więc to walne zgromadzenie, o ile jest ten porządek obrad faktycznie niefortunny, to on musi tak wyglądać ze względu na prawo i faktycznie te tematy trzeba podjąć. Niezależnie od tego, czy absolutoria zostaną udzielone, czy nie, to trzeba to uchwalić i mieć po prostu już czystą kartę, żeby iść dalej, jeśli chodzi o absolutoria, jeśli chodzi o sprawozdania rad osiedli, jeśli chodzi o sprawozdania Rady Nadzorczej, jeśli chodzi o omówienie wniosków polustracyjnych z lata 2019-2022. Tych tematów jest cała masa, ale jeśli w końcu je omówimy, no to później nie będziemy musieli do tego wracać na kolejnych walnych zgromadzeniach, więc zróbmy to, chodźmy dalej, natomiast tematy sprawozdań finansowych oczywiście będą musiały wrócić. A jeszcze takie pytanie, właśnie tutaj już na zakończenie, ponieważ w porządku obrad pojawiły się także żądania mieszkańców. I tutaj jest żądanie dotyczące właśnie zmiany w statucie oraz zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej. Co te zmiany wnoszą? Jeśli chodzi o regulamin Rady Nadzorczej, to dyskutowaliśmy o tym też na ostatnim posiedzeniu naszej Rady i tutaj taka zmiana została wprowadzona przez mieszkańców jako propozycja, będziemy o tym dyskutować na walnym, żeby była możliwość odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej w trybie hybrydowym. To znaczy tyle, że w momencie, kiedy członek Rady Nadzorczej jest w delegacji w pracy, czy jest przykładowo teraz jest sezon urlopowy, więc niektórzy będą wyjeżdżać w trakcie, kiedy posiedzenia będą się odbywać, że była możliwość, żeby taka osoba uczestniczyła w posiedzeniach Rady, ale właśnie, żeby to były to wyjątkowe sytuacje. Nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy debatowali online, tylko żeby jedna, dwie osoby w trakcie posiedzenia mogły w takiej formie partycypować, żeby po prostu zwiększyć frekwencję, no i żeby móc efektywnie pracować. Kolejny temat to temat zgłoszony przez mieszkankę, przez panią Ewę Papciak z osiedla numer 2. Zapoznałem się z tym wnioskiem. Jest to wniosek dotyczący tego, żeby zmniejszyć liczebność Rady Nadzorczej od kolejnej kadencji, czyli za 3 lata i rad osiedli. W przypadku Rady Nadzorczej aktualnie mamy 16 osób, propozycja, żeby było to 11 osób i odpowiednio proporcjonalnie do poszczególnych
parytetów z danych osiedli, żeby było to troszkę mniej osób. Jest to temat pod dyskusję. Myślę, że walne zgromadzenie tym się zajmie, weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności. No i super też, że mieszkańcy właśnie takie propozycje zgłaszają. Poza tym oczywiście bardzo ważną kwestią, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, są wybory uzupełniające do rad osiedli. W szczególności do rady osiedla numer 1, bo aktualnie są tam tylko dwie osoby, a normalnie rada liczy 7 osób, więc należy uzupełnić ten skład, żeby rada mogła w ogóle zacząć działać i żeby mogła zacząć reprezentować mieszkańców, a także tam, gdzie na przykład nie ma komitetu nieruchomości, żeby też mogła daną nieruchomość reprezentować. To jest bardzo, bardzo ważny punkt. Dlatego też zachęcamy gorąco do udziału w walnym zgromadzeniu. Wiemy, że ten termin jest niefortunny, też uważamy, że zostało to zwołane na ostatnią chwilę przez zarząd. Powinno się to odbyć, z jednej strony być zwołane dużo wcześniej, żeby był czas na przygotowanie, z drugiej strony, jeśli koniec, powiedzmy, jeśli faktycznie mamy czas do końca czerwca, to nie musimy zwoływać tego w ostatnich dniach czerwca, możemy zrobić to troszkę wcześniej. To jest dobry, powiedzmy, dobra wskazówka na przyszłość dla nas wszystkich. Natomiast mimo wszystko gorąco zachęcam do udziału. Jeszcze ważna kwestia, postarajmy się też przeprowadzić te walne zgromadzenia sprawnie, bo jest bardzo dużo punktów. Tak jak rozmawialiśmy, niektóre punkty nie do końca są, powiedzmy, zasadne, znaczy w tym sensie, że muszą być, jak sprawozdania, no ale nasza rekomendacja aktualnie była taka, żeby jednak je odrzucić. I z tego względu, jeśli odrzucamy, no też no w tym przypadku może, oczywiście, jeśli jest taka wola wejścia w dyskusję, w szczegóły, to jak najbardziej jest taka możliwość, natomiast warto po prostu póki co te sprawozdania odrzucić. Wrócimy do tego tematu w przyszłości. Chodzi o to, żeby to walne zgromadzenie przebiegło sprawnie, szybko i żebyśmy skończyli przed północą, bo wtedy nie będziemy musieli zwoływać tego zgromadzenia kolejny raz na jesieni i ponosić podwójnych kosztów. Więc zachęcamy do udziału i do tego, żeby też te walne zgromadzenia przebiegły w miarę sprawnie, żebyśmy wszyscy mogli już w kolejnych, powiedzmy, rozdaniach, na kolejnych walnych dyskutować o tym, co jest dla nas najważniejsze i móc faktycznie w przyszłości te sprawozdania przyjąć, bo przecież nam wszystkim zależy, żeby to zostało rozliczone i żeby móc faktycznie już skupić się na rozwoju naszej spółdzielni, o tym, jak pokrywać niedobory, jak rozwiązać tę trudną sytuację, a nie ciągle mieć pytanie, jak wyglądają sytuacje naszej spółdzielni. Aktualnie zarząd nawet nie jest tego do końca pewien, na co wskazuje errata do sprawozdania finansowego, jaką złożyli już po tym, jak Rada Nadzorcza z nimi się zapoznała. Też to dużo wskazywało na to, że ten dokument nie powinien się w ogóle pojawić, bo już zostały dokumenty wyłożone, a już po wyłożeniu dokumentów na walne nagle jakaś errata wpłynęła, bo dane się po prostu w tabelach nie zgadzały, na co członkowie Rady zwracali uwagę. Oczywiście każdy z Państwa będzie mógł bezpośrednio zadecydować o tym, czy przyjąć sprawozdania, czy nie przyjąć, oczywiście, jaką decyzję podjąć i serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w najbliższym posiedzeniu walnego zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 28, 29 oraz 30 czerwca. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Szanowni Państwo, a Państwu dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania naszych kolejnych programów.